Mocno opadająca linia dachu przechodząca w klapę bagażnika, wyraźnie zarysowany przód z pionową atrapą i ogromnym logo Mercedesa oraz drzwi bez ramek powodują, że trudno przejść koło tego samochodu obojętnie. Mercedes CLA 200. Po pierwsze, to połączenie auta kompaktowego z sedanem i coupé. Po drugie, nie wygląda jak kompakt. A po trzecie, to Mercedes. W środku królują wygodne fotele zintegrowane z zagłówkami, które są delikatnie podświetlone, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Deska rozdzielcza znana z innych modeli Mercedesa. Wygodna kierownica i charakterystyczny drążek dwusprzęgłowej, siedmiobiegowej skrzyni, który wyrasta z kolumny kierownicy. Pojemność bagażnika w Mercedesie CLA to chyba jedna z ostatnich rzeczy, o które pytają potencjalni nabywcy, ale 470 litrów to miła niespodzianka, biorąc pod uwagę kształtny tył tego zgrabnego coupé. Samochód robi genialne wrażenie. I teraz tak, przy wszystkich emocjonalnych związkach z Mercedesem CLS każdy porównuje, mówi, faktycznie taki jakiś podobny, fajny, rzeczywiście ładnie wygląda, to spójrzmy prawdzie w oczy. Ten samochód to Mercedes klasy A z doczepionym kufrem, bo zrobili z tego sedan. Mercedes CLA jest samochodem ładnym. Jest to pięknie wyciągnięty sedan, na dodatek to wyciągnięcie spowodowało, że bryła nabrała niesamowitej lekkości i nie jest to złudzenie optyczne, bo ten samochód ma współczynnik oporu powietrza CX na poziomie 0,22. Proszę mi pokazać, jaki samochód inny ma tak niski współczynnik oporu powietrza. Toyota Prius, który jest samochodem z założenia o zmniejszonym oporze powietrza, ma CX na poziomie 0,25, tak więc tutaj Niemcy naprawdę poszli bardzo głęboko. Kolejna sprawa, silnik. Każdy, kto patrzy na ten samochód, mówi, odpowiadając na pytanie, jak myślisz, jaki to jest silnik? To na pewno jest coś dużego, taki Mercedes, tak, tak, porządnie wygląda. 2,5, nie, 3, nie? No chyba nie 3,5, no nie. 1,6 litra, oczywiście downsizing, czyli pomniejszanie pojemności, zwiększanie mocy, turbina. No i rzeczywiście mamy akurat w tym modelu do dyspozycji 157 koni. Koni, które naprawdę nieźle sobie radzą, bo dają nam do dyspozycji moment obrotowy na poziomie 250 Nm. Jedyne co w tym samochodzie nie nadąża za całym pięknym anturażem z zewnątrz jest to co mamy w środku. W środku mamy klasyczną klasę A, pewnie że tak, są bardzo ładne wloty powietrza, jest metal, wszystko jest uporządkowane, świeci się genialnie, natomiast chyba spodziewałem się, że będzie tu jeszcze trochę więcej. Swoją drogą fotele robią naprawdę świetne wrażenie, przód, tył, pięknie, delikatnie podświetlone, ktoś tu naprawdę ładnie pomyślał. Ale jednak, patrząc na to, co się dzieje z przodem, co się dzieje z tyłem, jaką piękną linię ma ten samochód z boku, spodziewałem się, że w środku będzie jeszcze bardziej pojechane. I na dodatek, na samym środku powiesili coś, co wygląda jak chińska podróbka tableta. No i nie wygląda to dobrze. Tak więc można było to zrobić moim zdaniem inaczej. Ale to jest jedyna rzecz, do której tutaj, jeśli chodzi o stylistykę, można się przyczepić. Nad resztą można się tylko pochylać i cmokać naprawdę z uznaniem. Mercedes CLA. To, że na klapie bagażnika znajduje się napis CLA 200, wcale nie oznacza 2 litrów pojemności. W testowanym egzemplarzu oznacza silnik o pojemności 1,6 litra doładowany turbosprężarką, generujący 156 koni mechanicznych i przyzwoite 250 Nm momentu obrotowego. Od 0 do 100 km na godzinę CLA potrzebuje 8,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 230 km na godzinę. Tak to wygląda na papierze, a rzeczywistość? Pierwsze co zwraca uwagę to cisza w kabinie. Siedmiobiegowa skrzynia i współczynnik oporu powietrza CX na poziomie 0,22 robią swoje.
Mercedesa CLA można odkryć po raz kolejny po zmierzchu, kiedy widać, ile wysiłku włożono w podświetlenie poszczególnych elementów. Efekt jest bardzo miły dla oka. Skoro o oświetleniu mowa, każdy element jest wykonany w technologii LED, od schowka po oświetlenie tablicy rejestracyjnej.